Siemanko, z powrotem. Także dzisiaj trening pleców jeszcze na salony. Czuję się bardzo dobrze, wyspany. Dzisiaj troszeczkę dłużej udało mi się obudzić o tej 4 rano, ale przetrzymać to i zasnąłem. Jest w 8:30. Naprawdę fajnie się czuję zregenerowany. Tutaj spójrz już dla mnie i dla Moni tam z tyłu. Tu. Posiłki są robione przedtreningowe i potreningowe. Także na pewno wyjazdowo Planet Fitness dzisiaj atakujemy, nie Cheltenham, bo wczoraj na ostatnim vlogu wspominałem, że no, są straszne korki, roboty drogowe, więc Planet Fitness 40 minutek. Uwielbiam tamtą drogę, jest przepięknie tam. Może nagram przebitki, może zobaczymy. Ale naprawdę jest taka fajna trasa, jak jest jeszcze ładna pogoda, a tak jest tak między górami się jest naprawdę fajnie. Dobra, także powiem wam też, że dobrze się czuję nawet. Jutro mi wypada dzień wolny, bo był push pull i tak ominąłem jeden dzień wolny i ciągiem trenuję, ale naprawdę bardzo dobrze się regeneruje, jednak to jedzenie, wszystko, środki na minimalnym poziomie, jak dla mnie, no wszystko fajnie idzie, wszystko ładnie gra, nie muszę chodzić do pracy jeszcze, także wiecie, no naprawdę ta regeneracja jest na najwyższym poziomie i czuję to nawet, bo normalnie po 3 dniach treningu takiego w ciągu, no to czuję, że mam dość, że muszę sobie odpocząć od siłowni, a dzisiaj normalnie czuję tak, że chyba jutro nawet dam radę iść zrobić trening, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, zabieramy się z moją za jedzenie i my się widzimy pewnie już w sali treningowej, jak na mojego vloga przystało. Także do zobaczenia. Jestem, dojechałem na siłkę, tak sobie gdzieś obliczałem, o ile jest bliżej tutaj, a tam, znaczy w sumie to wchodzi tylko 4 mile bliżej drogi tutaj na Planet Fitness. Tylko daje mi to dużo do zastanowienia się, na którą siłownię będę jednak uczęszczał. W sensie u siebie w mieście plus jakąś jedną ekstra. No chyba wolę ten Cheltenham, bo tutaj Planet. Zresztą sami spójrzcie, to jest tylko pokój na plecy, nie? Powiem wam, że tutaj jest ze 40 maszyn tylko na plecy, ale jednak Cheltenham jest zrobiona bardziej z głową i przemyślana i jakoś tam lepiej mi się nagrywa. Także dzisiaj pull i dwójki ciśniemy. Fajnie muzyczka cicho gra, więc może obędzie się bez copyrighta, ale napierdalamy w plecy. Ciśniemy Nautilusa. Fajna maszyna na latce. Siła już wróciła, ale u mnie plecy i nogi to zawsze były przepotężne, jeśli chodzi o dźwiganie. Gorzej z klatką i barkami. Okej, ja sobie tu zrobię jeszcze dwie serie. A my widzimy się przy kolejnym ćwiczeniu. Ale wchodzi, jest kurde siła. Dobrze, zaczynamy. Dwie serie robocze tutaj. Fajna maszyna. Jeszcze wiecie, że fajna, bo ją mocno katuje. Powiem wam, że strasznie mi siła skoczyła. Tutaj jeszcze sobie dołożę. Czuję jednak te moje dominujące partie, jakie są plecy i nogi. Strasznie siła szybko wraca. A nawet na redukcji bym powiedział, że zdarzają się momenty, że jestem silniejszy niż na masie. Także jeszcze jedna seria tutaj. I przechodzę do Prima. Takiego zrobionego Hollingsera. Tylko tutaj jest inny kurde uchwyt, nie lubię go. A później jednorączny Nautilus. A nagram ostatnią serię. Miałem nie nagrywać. Paseczkami się trochę związuję. Chociaż dałbym radę to utrzymać, ale tracę już pod koniec, jak się robi ciężej, to tracę ten grip. On nie jest dla mnie ważny. Okej, lecimy.
Wiecie co, chyba zrobię jeszcze jedną serię. Jakoś wyjątkowo dobrze czuję dzisiaj to ćwiczenie. Jakoś chyba mega inaczej ustawiłem tego pada i strasznie dobrze to czuję. Tutaj tak delikatnie, bo jak mówiłem, całkiem inny grip, taki pary swingowy, nawet nie masz jak tu przywiązać, niewygodny. Serio tutaj wystarczam, ale dzisiaj jest pompa, kurde, niesamowita. Ale ludzie się zrobią w chuj. Dobra, ostatnia seria. I powoli kończymy plecy, jeszcze tylko pullover mi zostanie. I reverse petek. Wchodzi. Poezja. Dobra. River spektak teraz. Jeszcze zostaje mi River spektak. Ale muszę zrobić jeszcze jedno ćwiczenie na dwójki. Normalnie zrobiłbym turmuński martwy ciąg albo na prostych nogach, ale przez te plecy się boję. Lecimy dalej. Próbowałem zrobić martwy ciąg na prostych nogach, ale zważyłem 10 kg, było spoko. Po 20 i od razu głowa powiedziała nie. Przestraszyłem się w chuj, dobrze. Znaczy, no niestety martwy ciąg jakiekolwiek są nie dla mnie. Znaczy, tylko zrobię sobie tutaj dwójki, cztery serie i koniec na dzisiaj z plecami. Też plema, klima chodzi, zimno jak chuj, denerwujące to jest bardzo. Dobrze, musiałem widzieć, żeby bluzę ubrać już wcześniej, bo tak mówiłem, nawiewy chodzą. Trochę denerwujące jest to, bo jest człowiek bardzo spocony i zaraz go przebieje. Moja już jest chora, no ale nieważne. Zrobiłem sobie jeszcze river spektak. Mam teraz taką zagwozdkę, jak tu atakować te dwójki, bo myślałem, że tak uda mi się zrobić ten martwy na prostych, ale jednak boję się. Zaraz mi tam pieprzą te plecy. Jakoś sobie to przekminię w domu i dam znać, jak coś wymyślę. Już mam jakiś plan w głowie. A co, teraz mi zostały łapy. Tu jedno ćwiczenie, cztery serie, gdzie mleko. Tam potem jedną rąk zrobię sobie. I to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o trening. Fajnie te plecy gdzieś wjechały. Powiem, że kurwa, zajebiście jestem zadowolony z tego treningu. No i 40 minut cardio. Oczywiście cel na dzisiaj 10 tysięcy kroków, 2600 wbite, tutaj ta siłownia jest ogromna, więc tutaj trochę kroków idzie nabić. Jeszcze 40 minut, jak mówiłem, bieżnia i widzimy się w samochodzie, jak zawsze, po treningu. Także do zobaczyska. Dobra, już po treningu chyba, nie można powiedzieć, że za mocny trening wjechał, ale naprawdę bardzo dobry trening wjechał, jak na tyle dni treningu pod rząd. Mega fajnie, plecy zrobione, tylko muszę wykombinować, jak te dwójki atakować, skoro nie dam rady jeszcze robić tego martwego na prostych nogach, bo chciałem dziś zrobić. I tak zacząłem sobie po 10 kg na stronę. Może dobrze, że nie zrobiłeś. Ale kurde, zacząłem robić. Aha. Założyłem 20
tak w głowie poczułem nie, nie, boję się jak cholera, kurde, znowu mnie przykuje do ziemi na parę dni, to będzie tak gadanizm. Potreningowy wjeżdża i lecimy do domu działać. Dziś chyba kroki będą nabijane w domu, bo pada cholera. Fajnie ciepło, ale pada. Dobra, widzimy się za chwilę z domu. Powiem wam, że wstawanie z łóżka o 8 to jest przywilej. Jeśli ktoś może spać tak długo, to naprawdę mu zazdroszczę. Bo kurde, tak jak teraz mam godzinę 6, mam po siłowni, dopiero tutaj oproszę was. Czyli posiłek sobie wjeżdża, także tak można żyć. Od razu ten dzień robi się jakiś taki krótszy. Nie jest taki kurde łaknienie na jedzenie, bo jeszcze mam 3 posiłki przed sobą, także na spokojnie, kurde, nie będę głodował. Raczej sobie tutaj już tak poukładam, że będzie spoko. A jeszcze 5000 kroków do nabicia, także jest naprawdę spoko. Trening pleców mega dowalony, ale kurde, naprawdę myślałem, że będę mógł powoli wracać już do takich ciągów na prostych nogach. Nawet żeby robić 40 kilo, ale żeby te dwójki zaczęły dostawać i ta tylnia taśma, ale jednak nie. No jednak po tej kontuzji tam w głowie siedzi i boję się, że znowu coś pieprznie, więc albo to tam jednak ten kolejny trening nóg z naciskiem na dwóje, albo będę po prostu robił ćwiczenia na dwójki w treningu pleców. Po jednym ćwiczeniu tak 4-5 serii, żeby to w skali tygodnia się fajnie równało. Zaraz zabieram się za jedzenie i lecę robić kroszki. Jestem, ale ciemno. Powiem wam, że udało mi się jeszcze zrobić trochę kroków na zewnątrz. Trafiłem na okno pogodowe z pieskiem, byłem się przejść, bo teraz już trochę zaczyna kropić. Przyszła do mnie paczka, patrzcie. Wolfpack, zamówiłem sobie plecak. W sumie to oddałem go Moi, bo tak na niego patrzę ogólnie, to powiem wam, że jest kozacki. Duży, popatrzcie. Jest duży, 45 litrów pojemności, ale jak nagrywam, mój tripod jest za duży i mi się nie mieści. Także kupię sobie mniejsze tripod, to wtedy by może mi ten plecak się przydał. Także ja sobie zamówię chyba innym razem sobie zamówię, a ten po prostu dałem Moi, bo moi pasuje, moja bardzo dużo chodzi i w sumie fajny prezent, nie? Także Moja przejęła mój plecak. Fajny, trochę drogi, ale jak ktoś wie, Wolfpack, także każdy może sobie sprawdzić, ile kosztuje, ale chyba warty ceny. Tak mi się wydaje. Dobra, kroki zrobione. Plecy bardzo fajnie dzisiaj wjechały. Jestem mega zadowolony. Robię sobie jedzenie. Piekę jagodzianki. Kurde, mam ochotę na jagodziankę. Tyle, kurde, powiem wam, miesięcy nic nie jadłem spoza planu ogólnie. Miesiącami, nawet latami. Bardzo rzadko się u mnie zdarza, żeby coś wjechało spoza planu. Ale teraz po tym minikacie, kurde, sobie tak zdałem sprawę, że muszę sobie popróbować jakieś lody, zjeść, kurde, czy jakieś, kurde, tam jagodziankę, ale to sobie samą piekę. Także pieką mi się właśnie w piekarniku. Także jakoś taka delikatna odskocznia jedzeniowa. W sumie to i tak prawie wszystko jest tam wliczone. Jedna będzie miała 300 kalorii, także dalej tutaj widzicie w głowie, kurde, głupoty jakieś siedzą. No ale nie o tym. Rozkminiałem na temat mojego treningu i będę miał taki troszeczkę inny split. Push, pull, legs. Wracam do tego. Jako, że nie mogę zrobić sobie tak tej tylnej taśmy, jakbym chciał, także normalnie będę robił nogi z naciskiem na dwójki bez tej RDL-i, a nie będę po prostu wkładał w trening pleców dwójek. Tak chyba będzie najlepiej. Zobaczymy. No, sprawdzało się to do tej pory, więc fajnie by było, żebym te ramiona mógł nadgonić. Kurde, no te ramiona przy tej mojej sylwetce bardzo źle wyglądają. Szczególnie, że na dzień dzisiejszy waży 90, chyba tam 7-8 kg. Jutro mam czeka, więc w następnym vlogu wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Ale no, waga, ogólnie czuję się, jakbym ważył 100 kg, ale no chyba nawet wyglądam na 100 kg, ale ogólnie jest fajnie sucho, kable jeszcze są, także forma nigdzie nie ucieka, ale spokojnie, na pewno troszeczkę kurde nabiorę tej wody i fatu, nie? Także na dziś to koniec, bo się zaczynam rozgadywać i widzimy się przy kolejnym vlogu, pewnie będą to nogi, tak mi się wydaje, że będzie trening nóg kolejny. Po plecach oczywiście, raczej wezmę kamerę, chyba będę z moją, tylko to
to będzie fajnie nagrywane, bo jak trenuję z jakimś partnerem treningowym, to mi się nie lubię nagrywać po prostu wtedy, nie? Lepiej mi się nagrywa, jak jestem samemu albo z moją. Także nic, bez przedłużania, dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. Komentujcie, lajkujcie, do zobaczyska.